Środa, 28 dzień marca, Łukasz, witam ponownie. Dzisiaj mamy dosyć ciekawy dzień się zapowiada, przynajmniej ta świeca jest bardzo optymistyczna, na Bitcoinie oczywiście. Realizujemy scenariusz, który tak naprawdę był wyznaczony już na początku tego tygodnia. Oczywiście sobie przypominamy całość, czyli zaczynamy od prostego mierzenia FIBO, zniesienia Fibonacci'ego, mierzymy ostatni cały ten ruch wzrostowy, no i poziomy, do których się przymierzaliśmy, zostały zaksięgowane. Mowa oczywiście o 786 FIBO. O 786 FIBO tutaj mamy układ harmoniczny. Wspominałem nawet w dniu wczorajszym, że ten wewnętrzny układ harmoniczny może się pojawić. No i na chwilę obecną, powiem Wam, wygląda to bardzo dobrze. Tutaj mamy XA, punkt B na 50, dlatego jest układ współczesny, punkt C, no i punkt D oczywiście zakończony w rejonie 78886, czyli tam, gdzie układy harmoniczne najczęściej się kończą. Mowa oczywiście o tych układach wewnętrznych. Pojawia się bardzo ładna świeca, to jest ta świeca, która w tym momencie, którą w tym momencie widzimy, dolny cień, a więc pojawiają się kupujący, popyt się uaktywnia, no i ten korpus biały, czyli taka dodatkowa, jakby dodatkowe potwierdzenie tego, że miejsce jest nieprzypadkowe i ten ruch w mojej ocenie może być kontynuowany. Tutaj podbicie oczywiście najmniejsze to jest 28,5 tysiąca, czyli punkt B. Zawsze powinniśmy o tym punkcie B pamiętać, no bo jakby nie było, to może być lokalny opór. Natomiast docelowo, jeżeli chcemy powiedzieć, że układ harmoniczny się wypełni, to musi zostać zaksięgowany zarówno punkt C, jak i punkt A. Także tutaj takim docelowym targetem z tego układu nawet mogą być okolice 31 600. Wspomniałem, że punkt D nie jest przypadkowy. Jeżeli spojrzymy na lewą stronę wykresu, zobaczymy, że realizuje się prawdopodobnie układ odwróconej formacji głowy z ramionami, czyli klasyka, jeżeli chodzi o klasyczną formację. Myślę, że dobrze znana w większości, czyli przypomnijmy sobie, dlaczego ten układ jest akurat taki ważny. No tutaj mamy potencjalne lewe ramię, czyli ten dołek z 15 marca, głowa, nasz punkt X formacji, no i prawe ramię, co ważne, na wysokości ramienia lewego, bo to jest ten poziom, który w tym momencie rozgrywa. Także podsumowując, mocne wsparcie 26,5 tysiąca, pierwszy taki przystanek okolice 28,5, natomiast docelowo, jeżeli chcemy powiedzieć, że układ się wypełni, myślę, że realne staje się nawet zaatakowanie 31,6.